Film rozpoczyna się sekwencją napadu na pociąg w stylu Dzikiego Zachodu, gdzie pan Bulwa wraz z panią Bulwą oraz trzema zielonymi kosmitami zgrywają bandytów. Zwróćcie uwagę na formację skalną tuż przed pociągiem. Jest to odwzorowanie prawdziwej skały East Mitten, znajdującej się w słynnej Dolinie Monumentów w Arizonie. Cała bandycka ekipa ma przepaskę na lewym oku. Samochód, którym bandyci uciekają, to swoją drogą Chevrolet Corvette C5, ale ważniejsza jest jego rejestracja mówiąca One Eye Bart, czyli jednooki Bart. Chudy na samym wstępie zwraca się do pana Bulwy właśnie w ten sposób. Aby zrozumieć, skąd wzięła się ta ksywka oraz co oznacza cała scena, musimy cofnąć się do pierwszej części tej story. To wtedy Andy stworzył złe alter ego pana Bulwy, które nazywało się One Eye Bart. Ale to jeszcze nie wszystko. Oba te filmy rozpoczynają się bliźniaczą sceną dialogową, jednak w przypadku pierwszej części pan Bulwa napadał na bank, a nie na pociąg. Posłuchajcie. Reach for the sky. Reach for the sky. Can't touch me, Sheriff. I brought my attack dog with a built-in force field. Can't touch me, Sheriff. I brought my attack dog with a built-in force field. I brought my dinosaur who eats force field dog. Well, I brought my dinosaur who eats force field dog. Na przodzie pociągu widnieje numer 95, który również nie jest przypadkowy. Pixar często umieszcza ten numer w swoich animacjach. Jest to nawiązanie do roku 1995. Studio Pixar, mimo iż do 1995 wypuściło aż 5 animacji, to wszystkie one były krótkometrażowe. Dopiero w 1995 wypuścili oni pełnometrażową animację, trwającą godzinę i 20 minut, czym bardzo lubią się chwalić we wszystkich swoich filmach, a animacją tą była właśnie pierwsza odsłona tej story. Sam pociąg, który widzimy, został zaprojektowany na wzór pociągu Lili Bell. Jest to miniaturowy pociąg stworzony przez Walta Disneya w 1950 roku. Jego nowszą i większą odsłonę możemy znaleźć po dziś dzień w Disneylandzie. Rex, czyli zabawka dinozaur, w pierwszej części próbowała wystraszyć chudego swoim odgłosem. Miał on na tym punkcie swego rodzaju świra. Smucił go fakt, że powinien być on przerażającym dinozaurem, którego wszyscy się boją, jednak jego krzyki na nikim nie robiły wrażenia. Ku satysfakcji i spełnieniu marzeń Rexa zmieniło się to w Toy Story 3. Jego ryk przeraził całą piątkę bandytów oraz w końcu brzmiał jak prawdziwy Tyrannosaurus Rex. Nie mówcie mu tego, ale brzmiał tak, ponieważ dźwięk tego ryku został podłożony prosto z filmu Park Jurajski z 1993 roku. Zabawki, aby dostać choć trochę atencji od nastoletniego Andy'ego, dzwonią na jego telefon, który schowali do skrzyni, w której sami się znajdują. Zwróćcie jednak uwagę na numer Andy'ego znajdujący się na ręce Buzza, 555-0112. Twórcy w USA od lat 50. postanowili umieszczać w filmach tylko nieprawdziwe numery, zaczynające się właśnie od 555. Robili tak po tym, jak w tamtym czasie zbyt wielu śmieszków dzwoniło na prawdziwe numery umieszczane na ekranie. Przenosimy się do pokoju Andy'ego, czyli skarbnicy nawiązań i ukrytych detali. Zacznijmy od mapy, która wisi przy łóżku Andy'ego. Na mapie widzimy masę powbijanych pinesek zarówno w Ameryce Północnej, jak i chociażby w Europie czy Azji. Każda z tych pinesek umieszczona jest w mieście, z którego pochodzili członkowie zespołu tworzącego Toy Story 3. Andy w tej części wybierał się na studia, co dla Amerykanów w wielu przypadkach oznacza wyprowadzkę do akademika uniwersyteckiego, ponieważ ich wymarzone szkoły zazwyczaj znajdują się w dużych miastach daleko od domu. Nic więc dziwnego, że na ścianie Andy'ego znalazł się proporczyk z jego wymarzonym uniwersytetem PU, czyli Pixar University. Co najciekawsze, to wcale nie jest całkowicie zmyślona szkoła na potrzeby filmu. Pixar University nie jest to prawda realną uczelnią, jednak jest to program rozwojowy dla pracowników Pixara. Ich logo zawiera zielonego kosmitę pochodzącego właśnie z Toy Story. Mimo to uniwersytet nie pojawia się tylko w tym filmie. Przenosząc się do filmu, gdzie jest Nemo, możemy zobaczyć, że Philip Sherman, czyli dentysta w gabinecie, którego wylądował Nemo, kończył swoją specjalizację właśnie na Uniwersytecie Pixara. Tuż pod proporczykiem widzimy ten oto plakat. Jest na nim numer 95, który oczywiście ponownie nawiązuje do roku 95 i premiery Toy Story 1. Natomiast ciekawszy jest ten napis. Richmond, pauza, Emeryville. Emeryville to prawdziwa miejscowość znajdująca się w Stanach Zjednoczonych, a dokładniej w Kalifornii, ale nadal chodzi tutaj o coś innego. Dokładny adres studia Pixar to 1200 Park Avenue, Emeryville, Kalifornia. Kiedy spojrzymy na ścianę za chudym, na tym dokumencie zobaczymy nawet dokładniejszy adres. 1215, 45 ulica, Emeryville. Nie jest to dokładny adres zarejestrowanej siedziby studia, natomiast jeśli przeniesiemy się do Google Maps i wpiszemy ten adres, znajdziemy się na tyłach budynku studia. Przewińmy trochę film, aby pozostać w temacie. Andy pod wpływem emocji i nacisków ze strony mamy pakuje stare zabawki, aby opróżnić pokój. Tuż nad drzwiami do jego garderoby widnieje znak W-Cutting. Takimi znakami w USA oznacza się ulicę, a ten znak oznacza dokładnie West Cutting Boulevard. Znak oraz przed chwilą wspomniany Richmond nawiązują do dawnej siedziby Pixara, która znajdowała się przy 1001 West Cutting Boulevard w miejscowości Richmond w stanie Kalifornia. Odwracamy z powrotem wzrok i spoglądamy na tę ścianę, a dokładniej ten plakat. Studio znane jest z tego, że w każdym swoim filmie umieszcza nawiązanie do swojego przyszłego filmu. Tak, dobrze słyszeliście, do filmu, który będzie miał premierę po tym, który obecnie oglądamy. W
W tym przypadku pełnometrażówką wypuszczoną po Toy Story 3 była druga część Out, a postać na plakacie to Sean McMichan, czyli odzwierciedlenie Jamesa Bonda w samochodowym świecie. Ale mamy również nawiązanie do pierwszej odsłony Out, a nawet dwa. Zdjęcie na tym kalendarzu przedstawia postać Olopolipa. Nie jest to zbyt znana i zapamiętana postać z filmu. Jest to jeden z czwórki mocno wizualnie stuningowanych samochodów, które uśpiły Mańka na autostradzie. Drugie nawiązanie już nie jest takie proste do odnalezienia. Spójrzmy na półkę tuż obok drzwi wejściowych. Samochód, który ciężko zauważyć, gdyż nie jest tak błyszczący i kolorowy jak w oryginale, to kolejny spoko ziomal yo z omawianej przed chwilą czwórki przerobionych samochodów. Z kolei odrzutowiec widoczny nieco wyżej to miniaturowa wersja odrzutowca, którym Elastyna leciała na pomoc panu i niemamocnemu. Na biurku Andy'ego niezmiennie jak w poprzednich częściach stoi lampa Luxo, która wraz z piłką Luxo ma swoją własną krótkometrażówkę, natomiast większość z was zapewne kojarzy ją po prostu z intro każdego filmu. To ta lampa, która wgniata literę I w podłogę. W całym pokoju Andy'ego znajdziemy masę nic nieznaczących naklejek. Mimo to w tym gąszczu bez użyteczności dostrzec możemy choćby logo potworów i spółki, naklejkę z małym żółwikiem, którego poznaliśmy w Gdzie jest Nemo, oraz drugą naklejkę z Gdzie jest Nemo, tym razem przedstawiającą nam głównego bohatera. Oraz najważniejszą z nich, czyli tą. Jest to normalny znak drogowy używany w USA, ostrzegający o przechodzących przez drogę traszkach. Natomiast Pixar nie umieścił tego przypadkowo. Toy Story 3 swoją premierę miało w 2010 roku. W 2011 roku premierę miał mieć film pod tytułem właśnie Newt, opowiadający o dwóch traszkach mających za zadanie uratować swój gatunek. Film niestety ostatecznie został anulowany. Wracając jeszcze na chwilę do tablicy korkowej. Po raz pierwszy od trzech części zostaje nam pokazane, jak ma na nazwisko rodzina Andy'ego i jest to Davis. Natomiast tuż pod dokumentem, z którego wyczytaliśmy adres, zobaczyć możemy kawałek pocztówki. Identyczną pocztówkę mogliśmy zobaczyć w filmie wypuszczonym rok wcześniej, a dokładniej na lustrze Carla z filmu Odlot. Wychodzimy z pokoju Andy'ego, aby na chwilę przenieść się do jego młodszej siostry. Ich mama również jej kazała pozbyć się nieużywanych zabawek. W trakcie rozmowy Molly czyta jakąś gazetę, prawdopodobnie dla nastolatków. Na jej okładce widzimy Darlę z filmu Gdzie jest Nemo z podpisem Girl Power. Darla była dość agresywna w stosunku do rybek w akwarium, a teraz jak widać jest prawdopodobnie wzorem do naśladowania dla młodych dziewczynek. Wróćmy na chwilę do pierwszej części tej story. Poznajemy Sida, agresywnego dzieciaka, który tworzy nieetyczne kombinacje zabawek, a niektóre wysadza w powietrze. Przez cały film widzimy go w jednej koszulce, czarnej w białą czaszkę. Wróćmy do trzeciej części. Mama przez pomyłkę zabiera worek z zabawkami, który miał trafić na strych i wyrzuca go na śmietnik. Podjeżdża śmieciarka, a człowiek odpowiedzialny za wrzucanie worków do kontenera nosi taką samą koszulkę jak Sid lata temu, czarną w białą czaszkę. Pytanie, jakie się nasuwa, to czy Sid olewał naukę i pracuje teraz przy wywozie śmieci? Sid i Andy byli w podobnym wieku. Andy wybiera się teraz na nieobowiązkowy uniwersytet. To możliwe, że w tym roku oboje skończyli szkołę średnią, jednak Sid, nie mając perspektyw na wyższe wykształcenie, wybrał pracę. Moglibyśmy tak gdybać, jednak jest jeden fakt, który potwierdza tę teorię. Mianowicie, w oryginalnej wersji językowej głosu zarówno Sidowi w Toy Story 1, jak i panu śmieciarzowi w Toy Story 3 udziela ten sam człowiek, Eric Von Detten. Mało tego, Pixar po prostu potwierdził, że pan śmieciarz to dorosły Sid. Zostańmy jeszcze przy śmieciarce, ale zanim o niej, to żeby coś zrozumieć, musimy wspomnieć o dwóch poprzednich częściach. Zarówno w Toy Story 1, jak i Toy Story 2 mogliśmy znaleźć nawiązanie do słynnego horroru Lśnienie w reżyserii Stanleya Kubricka. W Toy Story 3 nie było wyjątku. Tablice rejestracyjne śmieciarki to RM-237, co oznacza Room 237, czyli słynny pokój z filmu, do którego nie chcielibyście zaglądać. Numer 237 przewija się przez film trzykrotnie. Na rejestracji śmieciarki, o czym już powiedzieliśmy, na czacie na komputerze w domu Bonnie oraz na kamerze monitorującej przedszkole. Ale to nie wszystko. Woźny pracujący w żłobku Sunnyside nazywa się Mr. Tony. Tony to postać z powieści, która objawiała się tylko danemu, jednak dla niego pełniła ważną rolę. Samochód mamy Andy'ego ma rejestrację A113. A113 jest to symbol, który znajdziemy w bardzo wielu animacjach i nie tylko spod szyldu Pixara. Animatorzy z Hollywood uwielbiają umieszczać A113 gdzie tylko się da, ponieważ jest to numer sali na Kalifornijskim Instytucie Sztuki, w której tamtejsi animatorzy uczą się tworzyć swoje pierwsze animacje. Z kolei na ramce rejestracji widzimy napis Tiger Pride. Jest to nawiązanie do reżysera Toy Story 3, Lee Ungrisia, a dokładniej do jego szkoły średniej Chagrin Falls High School. Maskotką tej szkoły jest tygrys, a Tiger Pride to był swego rodzaju okrzyk czy motto szkoły. Już wcześniej w filmie mogliśmy znaleźć nawiązanie do szkoły reżysera, a dokładniej naklejkę przedstawiającą kask drużyny futbolowej umieszczoną na skrzyni w pokoju Andy'ego. Na tylnej szybie samochodu widzimy również kartę parkingową do jakiegoś studia jogi. Widocznie mamuśka Andy'ego dba o formę. Wraz z zabawkami docieramy do Sunnyside. Zanim jednak wejdziemy do środka, spójrzmy na główne wejście. Płytki na murku prawdopodobnie pomalowane zostały przez podopiecznych tego przedszkola. Jednak jedna z nich nie jest przypadkowa i wygląda zupełnie jak piłka Luxo. Piłka Luxo to powtarzający się w filmach Pixara detal. Możemy znaleźć ją w każdym filmie, a swoją premierę miała z lampą Luxo w 1986 roku w krótkometrażówce Luxo Junior. W Toy Story 3 poza malowidłem na ścianie znaleźć możemy ją również w scenie, kiedy telefon przyjeżdża ostrzec chudego przed tym, co tak naprawdę dzieje się w przedszkolu. Oraz ponownie w trakcie napisów końcowych.
Zabawki wypadają z kartonu, a reszta przedszkola wita je z uśmiechem. Jedną z zabawek widoczną w tle jest drewniana wersja Zygzaka McQueena, znanego oczywiście z filmu Auta. Ten Zygzak, mimo iż wyglądem nie odzwierciedla tak bardzo oryginału, to ma on błyskawice. Przewijamy film kilka minut do przodu i widzimy dzieciaka, który bawi się innym czerwonym autkiem. Choć ten samochodzik nie ma błyskawicy, to swoim kształtem już dużo bardziej przypomina prawdziwego McQueena. Przewijając film o kolejnych kilka minut, widzimy wbiegającego do sali chłopczyka w koszulce z numerem 95 i błyskawicą. Chłopak musi być ogromnym fanem Zygzaka. Te trzy zabawki tworzą klasyczny zestaw McDonalda: frytki, burger oraz napój. Kolejną zabawką widoczną w tej scenie jest pan Ray, nauczyciel prowadzący lekcje dla młodych stworzonek morskich w filmie Gdzie jest Nemo. Wśród zabawek pojawiają się również Ken i Barbie. Nie sposób byłoby to pominąć. Natomiast niebieski strój Barbie, w którym widzimy ją praktycznie cały czas, opiera się na wersji Barbie nazwanej Great Shape z 1984 roku. Z kolei strój Kena pochodzi od wersji Animal Lovin' z 1988 roku. Miś Tuliś oprowadza chudego i całą ekipę po przedszkolu. W pewnym momencie zaglądają oni do szafy, w której znajduje się planszówka For the Birds. Nawiązuje ona do pewnej krótkometrażówki stworzonej przez studio Pixar o tej samej nazwie, a po polsku Ptasie Sprawki. Chudy przeczuwa, że w tym przedszkolu jest zbyt pięknie, aby było prawdziwie, i namawia swoich przyjaciół do ucieczki. Ci jednak zmanipulowani przez misia Tulisia postanawiają zostać, natomiast chudy nie daje za wygraną i się zmywa. W późniejszej części filmu, kiedy nasz szeryf wraca, aby ratować przyjaciół, na ścianie pojawia się nam napis Atta. Jest to nawiązanie do Dawno temu w trawie, a dokładniej do księżniczki Atty. Księżniczki Atty, nie ma ona lek. W trakcie swojej ucieczki niechcący utknął na drzewie, z którego do swojego domu zabrała go przemiła dziewczynka o imieniu Bonnie. Jeśli spojrzymy na jej plecak, zobaczymy małą pszczółkę. Tak naprawdę jest to Wall-E Bee, pszczoła pochodząca z pierwszej animacji, którą kiedykolwiek stworzyło studio Pixar. Andre i Wall-E z 1984 roku. Okazuje się, że chudy miał rację, a wszystkie zabawki, za wyjątkiem naszych zmanipulowanych wizją pięknej zabawy, chowają się na dźwięk dzwonka, wiedząc, że zaraz wpadnie do nich tłum rozwydrzonych dzieciaków. Ta grupka zabawek ukrywająca się pod regałem nie jest przypadkowa. Całą tę bandę możemy znaleźć w krótkometrażówce Teen Toy, w której odgrywali identyczną scenę. Zabawki po ciężkim dniu z dzieciakami jednak próbują uciec. Podczas ucieczki Buzz zwęszył jakiś spisek. Postanawia sprawdzić, co się dokładnie dzieje, i w taki sposób trafia do pokoju z tym automatem. Jedną z przekąsek, którą możemy kupić, są krówki babci Unkriś. Są tutaj dwa nawiązania. Po pierwsze, Unkriś to nazwisko reżysera Toy Story 3, Lee Unkriś. A po drugie, babcia z opakowania też nie jest przypadkowa. Jest to babcia z filmu Ratatouille, która próbowała zabić brata Remiego strzelbą. Na samej górze automatu, ponad przekąskami, przedszkolni antagoniści urządzają sobie wieczór hazardzistów. Postacie poza pieniędzmi obstawiają również różnymi przedmiotami. Jednym z nich jest bateria firmy Happy Power. Baterie zawsze mają plus oraz minus, ale jako iż ta bateria została stworzona przez szczęśliwą energię, to nie posiada ona żadnych minusów. Inna bateria z kolei została stworzona przez firmę Revolting, która sponsorowała jedną z wyścigówek w filmie Auta. Ale najciekawsze dopiero przed nami. Złoczyńcy rozkręcają Buzza, aby przestawić go w inny tryb i mieć nad nim kontrolę. Po otwarciu klapki naszym oczom ukazuje się fakt, iż Buzz Astral zasilany jest bateriami stworzonymi przez firmę BNL. Firma By and Large to firma odpowiedzialna za zanieczyszczenie oraz zniszczenie planety w filmie Wall-E. W 1988 roku powstała animacja pod tytułem Mój sąsiad Totoro. Pixar oraz reżyser Totoro to dobrzy przyjaciele, stąd też Pixar postanowił umieścić tytułowego bohatera jako jedną z zabawek Bonnie. Miś Tuliś opowiada nam swoją przykrą historię i zaczynamy trochę rozumieć jego zachowanie. Podczas retrospekcji wspomina, jak wraz z porzuconymi towarzyszami łapią podwózkę. Samochód, na zderzaku którego siedzą, to samochód Pizza Planet. Auto Pizza Planet to pojazd, który pojawia się dosłownie w każdej animacji tego studia. Po raz pierwszy pojawił się w pierwszym pełnometrażowym filmie, czyli Toy Story, i od tamtej pory sukcesywnie umieszczany jest w każdej kolejnej animacji. Zabawki wdrażają plan ucieczki przed więziącym ich misiem Tulisiem, a Barbie w uwodzicielski sposób przejmuje kontrolę nad Kenem. Para znajduje się w jego szafie. Pośród mnóstwa ciuchów zwróćmy uwagę na ten oto kapelusz / czapkę. Jest to inside joke twórców filmu, ponieważ scenarzysta Toy Story 3 zawsze nosił dokładnie taki kapelusz. Dochodzi do ogromnej kłótni między zabawkami. W pewnym momencie od misia Tulisia i jego złowieszczości odwracają się wszyscy. Scena, w której wielkie dziecko wrzuca Tulisia do kontenera na śmieci, jest nawiązaniem do sceny z Gwiezdnych Wojen część 6, Powrót Jedi, kiedy to Darth Vader wrzuca Imperatora do jądra drugiej Gwiazdy Śmierci. Zabawki trafiają na wysypisko śmieci, gdzie czeka ich pewna zagłada. Na szczęście Buzz odkrywa, że metalowe przedmioty przyciągane są przez wielki magnes i nie ulegają zniszczeniu, no przynajmniej nie w tym miejscu. Pudełko śniadaniowe, którego chwyta się Buzz, jest easter eggiem stworzonym na prośbę samego reżysera. Śniadaniówka ma na sobie wizerunek słynnego w latach 70. serialu The Six Million Dollar Man. Reżyser przyznaje, że to pudełko było jego ulubionym za czasów dzieciństwa.